Cześć, jestem Gaja i prowadzę bloga gajapisze.pl o minimalizmie, zrównoważonym stylu życia oraz rozwoju osobistym. Dzisiaj mam dla Was filmik, relacje z moich wakacji na Podlasiu. Jakiś czas temu postanowiłyśmy z przyjaciółkami, jest nas szóstka, znamy się ponad 20 lat. Postanowiłyśmy zacząć oszczędzać na wakacje i wybrałyśmy Podlasie. Powiem Wam, że oszczędzanie jest super. Wynajęłyśmy sobie piękny, drewniany, stary dom w miejscowości Nowoberezowo, całkiem niedaleko Hajnówki. Miejsce naprawdę piękne. Żałuję w sumie, że nie nagrałam żadnego filmiku pokazującego ten dom. Natomiast jeśli jesteście ciekawi, wejdźcie sobie na Slow Hop, inna bajka, Podlasie. Tam są piękne zdjęcia. Domek jest cudowny, w cudownym otoczeniu. Pełen chill out na tarasie, niemal każdego dnia sprzyjała nam pogoda, więc uważam, że wakacje były bardzo, bardzo udane. Powiem Wam, że lubię tak sobie odpocząć od zgiełku miasta na wsi i klimat rzeczywiście był bardzo taki sielski. Podlasie naprawdę skrada powoli, ale sukcesywnie moje serce i chyba będzie to taki mój ulubiony region w Polsce. Mam nadzieję, że uda mi się tam niebawem wrócić. Pojechała nas tam szóstka. Pojechałyśmy dwoma samochodami, natomiast na miejscu poruszałyśmy się w sumie jednym autem. Jedna koleżanka ma duże auto, a Podlasie jest rzeczywiście takim miejscem, gdzie no warto mieć auto, bo ta komunikacja publiczna, komunikacja miejska nie działa tak dobrze. A miejsc do zwiedzania jest tutaj naprawdę, naprawdę sporo. Tak naprawdę, gdzie nie rzucić kamieniem, tam jest po prostu przepięknie. Tutaj na przykład trafiłyśmy zupełnie przypadkowo na pole słoneczników. Zresztą słoneczniki rosną tutaj wszędzie. To było w trakcie naszej wycieczki do Krainy Otwartych Okiennic. To są takie trzy wsie. Soce, Trześcianka i jeszcze jakaś trzecia wieś, zapomniałam teraz jak się nazywa. I są tam właśnie takie stare chaty z bardzo charakterystycznymi okiennicami, które są malowane często na bardzo takie jaskrawe kolory, więc myślę, że jest to na pewno takie obowiązkowe miejsce w tej części Podlasia do zwiedzania. Na pewno warto to miejsce też zwiedzić na rowerach po prostu. No niestety nie miałyśmy tutaj do dyspozycji rowerów, ale wydaje mi się, że ta część Podlasia, właśnie Hajnówka, Białowieża, Białowieski Park Narodowy, to jest świetne miejsce na wyprawę rowerową, także no może niedługo się uda. Do Hajnówki można zresztą dojechać pociągiem, nawet z Gdyni jeździ pociąg. Oczywiście dla mnie takim głównym punktem programu i czymś, co obowiązkowo chciałam zobaczyć, był Białowieski Park Narodowy, który składa się właściwie z dwóch takich części. Z parku pałacowego, który właśnie tutaj widzicie, w którym znajduje się biuro, dyrekcja, można kupić bilety, jest też muzeum. No i oczywiście część Puszczy Białowieskiej, bo też nie cała Puszcza Białowieska należy do parku. Jeszcze póki co są starania, żeby ją włączyć. Natomiast no, w naszym kraju to jest długi, długi temat. Puszcza Białowieska to jest chyba największy taki w Europie jeszcze las o charakterze pierwotnym. Las pierwotny jest to taki las, który nie został poddany modyfikacjom, jakimś działaniom ze strony człowieka. W takich lasach pierwotnych panuje ogromna bioróżnorodność. W Puszczy Białowieskiej jest ponad 1000 różnych gatunków roślin. Są piękne, stare dęby liczące kilkaset lat. Taki las pierwotny też ma to do siebie, że on odnawia się tak naprawdę bez ingerencji człowieka, także jest no właściwie samowystarczalny. Dlatego w szczególności wydaje się konieczne, żeby właśnie chronić takie miejsca przed tym wpływem człowieka. Jeżeli chodzi o faunę, o zwierzęta, to tak jak podaje Wikipedia, fauna Puszczy Białowieskiej należy do najliczniejszej, najbardziej zróżnicowanej w kraju. Znajdują się tutaj gatunki reliktowe i co ciekawe stwierdzono tutaj obecność około 11, prawie 12 tysięcy gatunków zwierząt. Chyba wliczane są w to też owady, natomiast i tak liczba jest dość imponująca, w tym jest 60 gatunków ssaków. A jak już jesteśmy w temacie ssaków, jesteśmy na Podlasiu, w okolicach Białowieży, to oczywiście nie może
obyć się bez żubrów. W Puszczy Białowieskiej, w parku na terenie rezerwatu, znajduje się właśnie taki pokazowy rezerwat żubrów, który oczywiście też odwiedziłyśmy, nie da się jakby ominąć tego miejsca. Są tu nie tylko żubry, też inne zwierzęta, sarny, łosie, podobno wilki, ale nie widziałyśmy w sumie żadnych, koniki polskie. Także naprawdę bardzo fajne, sympatyczne miejsce. Jest tutaj też wystawa, którą można zwiedzić. Natomiast też warto pamiętać, że żubry są tutaj nie tylko właśnie w tym zamkniętym, pokazowym rezerwacie, ale one żyją dziko też w puszczy. Na dowód widziałyśmy znaki drogowe, które właśnie ostrzegały przed żubrami na drodze. Też pan, który wynajmował nam kajaki, pokazał nam nagranie z fotopułapki na swoim terenie, gdzie właśnie żubr szukał czegoś w okolicach jego domu. Także tak, żubry są i to jest też chyba jedna z większych populacji w Europie, takiego wolno bytującego żubra. Także myślę, że kolejny powód, żeby te tereny w szczególności chronić. Ja szczerze mówiąc nie rozumiem zupełnie, skąd się właśnie bierze taka niechęć do tego, żeby chronić takie niezwykłe miejsca. Ze względu na to, że miałyśmy w sumie tylko 5 dni do zwiedzania, to też oczywiście nie udało nam się przejść wszystkich takich większych szlaków w Parku Narodowym. Natomiast udałyśmy się na taką ścieżkę, szlak Dębów Królewskich. Bardzo, bardzo fajna ścieżka, pięknie przygotowana, opisana, gdzie jest właśnie takie skupisko 300-400-letnich dębów. Naprawdę bardzo piękne miejsce, polecam. Wybrałyśmy się też na taki krótszy spacer do Miejsca Mocy. Też takie miejsce, które myślę, że warto odwiedzić, jeżeli będziecie tutaj kiedyś w okolicach i interesuje Was przyroda i też po części historia Puszczy Białowieskiej. No i na pewno coś, w co warto się zaopatrzyć, co też padało tutaj już w komentarzach na kanale. Dzięki wielkie za te wszystkie tipy od Was, że warto wziąć coś przeciwko owadom, bo rzeczywiście tych owadów jest tu całkiem sporo. Może nie komarów koniecznie, ale różne jakieś muszki, meszki latają, więc warto się zaopatrzyć. Świetnym pomysłem też jest tutaj taka wycieczka kolejką wąskotorową z Hajnówki przez las. Kolejka jedzie do takiej małej miejscowości Topiło. Jedzie się godzinę, potem jest godzina postoju, można pójść na spacer, można napić się kawy, zjeść nawet trochę jakiegoś regionalnego jedzenia. I potem wraca się właśnie z powrotem tą kolejką. No jest to na pewno bardzo fajna, relaksująca forma spędzenia czasu, jeżeli nie macie właśnie za dużo czasu, żeby gdzieś tam eksplorować tą puszczę, ten las, to jest to taka forma, powiedzmy w pigułce, w skrócie, można tego lasu trochę doświadczyć. Ja czytałam też komentarze na temat tej kolejki, bo ja ogólnie lubię być przygotowana do moich wyjazdów, moje przyjaciółki się momentami ze mnie śmieją, że ja jestem na co dzień dość wyluzowana i nigdy się, nie wiem, nie stresuję jakoś za bardzo na przykład moją pracą. Natomiast na wakacjach, na wyjeździe muszę mieć wszystko zaplanowane, poukładane i także tak, taki śmieszny fakt na mój temat. Aha, wracając do tych komentarzy, to w internecie przeczytałam właśnie, że podobno ta kolejka jest strasznie głośna, że nie jest przyjemny ten przejazd, natomiast no, komentarze w sieci naprawdę czasami wydaje mi się, że ci ludzie przesadzają. No rzeczywiście kolejka gwiżdże, tak, jak przejeżdża przez jakąś drogę leśną, natomiast po pewnym czasie człowiek się przyzwyczaja, nawet ma to taki swój urok. No i jak to taki stary pociąg, tak, jest ten charakterystyczny turkot, natomiast wydaje mi się, że to też daje troszeczkę takiego uroku, takiego klimatu, jak się sunie właśnie pociągiem przez tą zieleń, także wszystkie byłyśmy zachwycone tą wycieczką i myślę, że na pewno warto się wybrać, jeżeli będziecie
kiedyś w Hajnówce. Tutaj widzicie, właśnie wjeżdżamy do Topiło. To jest taka osada, która została założona dla pracowników leśnych, którzy właśnie pracowali przy tym przemyśle chyba drzewnym tutaj. Kiedyś mieszkało tu około 100-200 osób, teraz jest to kilkanaście osób. Klimat taki, muszę powiedzieć, trochę górski, nie wiem dlaczego, ale wszystkie zgodnie twierdziłyśmy, że właśnie w okolicach Białowieży ten klimat jest taki górski, chociaż jest płasko. Jakiś taki śmieszny paradoks. Przy stacji kolejki w Hajnówce jest też ciekawa wystawa, którą można sobie zwiedzić, dowiedzieć się nieco właśnie na temat przyrody, na temat zwierząt, które tu występują. Któregoś dnia wybrałyśmy się też na taką szybką wizytę w parku miniatur zabytków Podlasia. No, myślę, że ze względu na to, że mieliśmy ograniczony czas, to myślę, że fajnie taki sobie zrobić poglądowy obraz, co Podlasie kryje. Natomiast muszę powiedzieć, że te miniatury nie zrobiły na mnie jakiegoś super wrażenia, zwłaszcza, że niedawno byłam, jak wiecie, w Parku Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu, niedaleko koło brzegu, i tam rzeczywiście te miniatury były wykonane z taką pieczołowitością, z dbałością o detal, naprawdę były przepięknie wykonane. Te miniatury tutaj podlaskie nie do końca gdzieś tam oddawały piękno tych budynków, nie były takie właśnie gdzieś tam zrobione z tą dbałością o detal. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Tutaj jest synagoga w Tykocinie. Nie wiem, jakoś źle mi się wykadrowało, nie widać jej, ale tak, to jest synagoga w Tykocinie. No ona zupełnie nie oddaje, tak, ta miniaturka jakby charakteru, klimatu tego budynku. Nie wiem do końca, na czym to polega, nie znam się na tworzeniu miniatur, ale no, niemniej jednak warto na pewno tutaj zajrzeć. Też podczas naszego pobytu tutaj na Podlasiu kilka razy natknęłyśmy się na grupę ludzi chyba z Czech, którzy jechali do Estonii maluchami. To było dość śmieszne widzieć taką grupkę maluchów. No i ostatniego dnia w piątek wybrałyśmy się na spływ kajakowy. Rzeka Narewka, miejscowość Narewka, też z niej spłynęłyśmy 10 km do miejscowości Stare Lewkowo. Bardzo, bardzo przyjemny spływ, spokojna rzeczka, bez jakiegoś silnego nurtu, bez jakichś spiętrzeń, także na pewno dla początkujących, nawet można zabrać dzieci, nie, jak najbardziej. Troszeczkę ta roślinność była taka no, dość bujna, powiedzmy, także momentami to wiosło gdzieś tam utykało, ale co do zasady piękne widoki, bardzo takie różnorodne, na pewno bardziej zróżnicowane niż na przykład na Biebrzy, co też jest według mnie dość ciekawe, bo ja zawsze słyszałam, że Biebrza to jest taki no, najlepszy chyba spływ kajakowy gdzieś tam, no ale okazuje się, że nie wiem, może zły gdzieś tam fragment tego spływu sobie wybrałam, natomiast spływ Narewką bardzo, bardzo Wam polecam. Jest pięknie, ciekawie i nikt nie stał na polu z magnetofonem puszczając
na cały regulator muzykę, co na przykład się zdarzyło nam właśnie na Biebrzy. Po spływie kajakowym wybrałyśmy się jeszcze tutaj do blisko położonego zalewu Siemianówka, zwanego również jeziorem Siemianowskim. Nie wiem, dlaczego ludzie mają tendencję do nazywania zalewów jeziorami. Dla mnie zalew to zalew, a jezioro to jezioro. No ale nie wiem, może jestem jakaś... W każdym razie zalew trochę nas rozczarował. Być może dlatego, że jesteśmy z nadmorza i dla nas plaża, woda, jakby... No mamy to gdzieś tam na co dzień, tak? Natomiast był tutaj zakaz kąpieli. Można wynająć jakąś łódkę czy kajak wodny. Natomiast no pogoda też taka była nieciekawa. Może to też dlatego nie byłyśmy zbyt tym miejscem zachwycone. Szukałyśmy jeszcze lepszej plaży, natomiast była ona płatna, jak się okazało, więc no ogólnie miałyśmy takie dość niezbyt pozytywne refleksje, jeżeli chodzi o zalew Siemianówka. Także nie mogę polecić z takim czystym sumieniem. Natomiast wiem, że są osoby, które lubią, bardzo sobie zachwalają to miejsce. No i tutaj jeszcze jest kilka migawek właśnie z naszej wsi Nowoberezowo, gdzie miałyśmy nasz domek wynajęty. Bardzo, bardzo taki fajny klimat. Też były tu stare chaty. Nawet widziałyśmy dom, który miał 170 lat, zdaje się. Natomiast niestety był on pokryty sidingiem. Ja nie rozumiem ludzi czasami. Ale też zdarzały się właśnie takie piękne domy, pięknie udekorowane, co jest tutaj charakterystyczne dla tego regionu. Także tak to było właśnie na Podlasiu. Ogólnie to bardzo Wam polecam ten kierunek. Jest pięknie i mam nadzieję, że uda mi się tam niebawem powrócić. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, oglądacie mój kanał. Mam nadzieję, że ten filmik dzisiejszy Wam się spodobał. I do zobaczenia za tydzień. Cześć!